To odpowiedź na zachodzące w gminie procesy demograficzne. Prawie 20% mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku 65 lat i więcej. Jak podkreśla burmistrz Marek Cebula, chcemy, by nasi seniorzy czuli się bezpiecznie i w razie potrzeby otrzymali natychmiastową pomoc. Dlatego w gminie wdrażany jest nowy program dla seniorów. Zobaczymy, jak to działa, zobaczymy, czy to się sprawdza, zobaczymy, czy seniorzy sobie z tym radzą. I jak my się odnajdujemy w tym systemie? Korpus Wsparcia Seniora, czyli projekt związany z nowoczesnym rozwiązaniem monitorowania stanu zdrowia seniora poprzez specjalną opaskę zakładaną na rękę. Można ją porównać do zegarka. Opaska monitoruje stan zdrowia seniora. Umieszczony na niej przycisk SOS umożliwia zawiadomienie odpowiednich służb, które będą odpowiednio interweniować. W naszej gminie program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Pilotaż zakłada zakup 20 opasek, a sam program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia. Priorytetem są samotne osoby, które mają problemy w funkcjonowaniu. Mogą też osoby być w rodzinie, która nie jest w stanie zapewnić opieki. No tak jak oboje małżonków są niepełnosprawni, no to wiadomo, że oboje z nich, tak? Czyli ta niepełnosprawność, zależność od innych osób i niesamodzielność, to są przesłanki te, które wynikają z programu ministerialnego i z naszego programu osłonowego. Tak? Zgłoszenia osób chętnych do udziału w programie przyjmują pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ulica Piastów 10H, pokój numer 8 oraz pokój numer 9. Informacje telefoniczne w sprawie programu można uzyskać pod numerem telefonu 68 383 3360. Jeszcze raz 68 383 3360.